Codziennie jako ludzie coś oceniamy, czasem też kogoś. A co w momencie, gdy wyboru dokonuje sztuczna inteligencja? Dziś zaprezentuję Wam 10 kobiet, które komputer uznał za najpiękniejsze na świecie. Miejsce 10. Jennifer Lawrence. Listę otwiera aktorka znana z Igrzysk Śmierci i zeszłorocznego zawodu – Pasażerowie. Fenomen tej aktorki jest dla mnie niezrozumiały, więc przejdźmy do kolejnego punktu. Miejsce 9. Marilyn Monroe. Za to należy się szacunek dla sztucznej inteligencji. Gwiazda jest do dziś uważana za wzór kobiecości. Miejsce 8. Selena Gomez. Młoda gwiazda sceny muzycznej i aktorskiej także została uznana za jedną z najpiękniejszych kobiet. Przypominam, patrzymy tylko na wygląd. Miejsce 7. Scarlett Johansson. Nie wszyscy uważają, że jest ona piękna, jednak na pewno jest znana i rozpoznawalna, co musiało się w jakiś sposób przyczynić do osadzenia jej na tym miejscu. Miejsce 6. Helen Mirren. Można by się spodziewać, że nie będzie tu starszych kobiet, a jednak pani Helen została uznana za ideał w prawie 90%. Miejsce 5. Kendall Jenner. Szczerze mówiąc, nigdy o niej nie słyszałem, do momentu, aż wyszukiwałem informacje do tego odcinka. Najwidoczniej coś w niej jest, ale nie wiem co. Miejsce 4. Emily Ratajkowski. Jak można się domyśleć, ma ona coś wspólnego z Polską. Co prawda nie urodziła się w niej, ale jej ojciec posiada nasze narodowe korzenie. Miejsce 3. Kate Moss. Brytyjska modelka, która lata swojej świetności, ma raczej już za sobą. Nie tylko ze względu na swój wiek, ale także na dość mocne zamiłowanie do imprezowania oraz narkotyków. Miejsce 2. Kim Kardashian. To jest dla mnie szok. Moim zdaniem to przeciwieństwo idealnej kobiety. Musimy brać pod uwagę, że jednak komputer też może popełnić błędy, jak widać w tym punkcie. Miejsce 1. Amber Heard. Listę zamyka amerykańska aktorka i modelka. Jest żoną wszystkim dobrze znanego Johnny'ego Deppa. I tu kolejne zaskoczenie, bo jej uroda jest bardzo specyficzna, przez to ciężko mi wierzyć, że ocena nie jest subiektywna. Bo jak wszyscy wiemy, komputer patrzy na statystyki, a sam nie wymyśla nic. Przynajmniej jeszcze nie. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę Was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów, równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!